Święta w Nobeli i Kamionaczu w gminie Warta upłynęły w mało świątecznym nastroju. Mieszkańcy z obawą obserwowali Niniwkę i Wartę. Od prawie 3 tygodni wypompowują z piwnic i budynków gospodarskich wodę przesączającą się przez wały uszkodzone przez bobry. Lód skuwający rzeki sprawił, że wysoki poziom wody utrzymuje się od dłuższego czasu. Zalane są okoliczne pola i łąki. Mieszkańcy od majowej powodzi domagali się naprawy, ale roboty rozpoczęły się dopiero w Wigilię. Zastaliśmy tutaj wał rozkopany przez bobry. Pozapadane już te kanały, które bobry wykonały. Dostaliśmy zlecenie z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji na zasypanie tego, zagęszczenie i zabezpieczenie. Odkopane bobrze korytarze wypełniane są piaskiem. Następnie zostaną przykryte folią i zabezpieczone workami z piaskiem. Więcej zimą zrobić nie można. Gdyby to nie zostało zasypane, to przy nadejściu fali powodziowej mogłoby nastąpić rozmycie wału, no i tu prawdopodobnie byłaby wyrwa. Na razie synoptycy nie zapowiadają odwilczy, ale mieszkańcy Nobeli są prawie pewni, że będzie powódź. Zalane pola i łąki nie będą w stanie odebrać wody stopniejącego śniegu. No na pewno każdy ucierpiał. No nie ma gospodarstwa, które by nie miało wody. I starsi ludzie, którzy mieszkają na tej wsi, nie pamiętają takiej wody, żeby taka woda była w miejscu, bo by tak nie budowali domów. Wiadomo, że jakby była woda kiedyś dawniej, to by nie budowali. Przez tyle lat nie było wody, a teraz jest woda i woda na okrągło woda. Woda w piwnicach zalewa piece centralnego ogrzewania i wsiąka w fundamenty budynków. Rolnicy są bezradni, bo wypompowywana woda znów napływa. Danuta Janiak ma w piwnicy w stodole prawie 50 ton ziemniaków. To cały tegoroczny plon. No cały, akurat w tym roku mamy wszystkie ziemniaki w piwnicy i nam tak dłużej będzie, to zgniją, a nie będzie czym sadzić na wiosnę. Takiej ilości ziemniaków nie ma gdzie przenieść, więc straty będą ogromne. Jerzy Kałuża, sołtys Nobeli, uważa, że powód podtopień jest oczywisty. No, rzeka po prostu Warta nie odbiera wody, gdzieś tam jest zator czy zarośnięta przed zbiornikiem Jeziorską i z tego tytułu jest woda, bo zbiornik jest pusty. Naprawa wałów rzeki Warty zakończy się w ciągu kilku dni, ale to tylko doraźne działania. Rozwiązaniem problemu byłoby pogłębienie koryta rzeki, a zimą zrobić się tego nie da. Mieszkańcy Nobeli obawiają się, że pierwsze wiosenne roztopy spowodują całkowite zalanie ich gospodarstw.